Most ściśnięty przez oceany, łączący rozległe kontynenty. 170 tysięcy kilometrów kwadratowych, niemal trzecia część regionu, to gęsty las deszczowy. W jego mroku kryją się najgroźniejsze istoty świata. Jedne, stworzone do obrony, obnoszą się ze swoim morderczym charakterem. Inne, ciche i niewidoczne, uderzają z cienia. Wśród nich jeden z najgroźniejszych węży obu Ameryk. Żara raka Botrox Asper. Rolnicy drżą na sam dźwięk tej nazwy. Nie bez powodu. Zaskoczona żararaka nie chowa się ani nie ucieka. Zwija 1,5-metrowe ciało i mierzy się z zagrożeniem. Jej zęby jadowe przebijają skórę i wstrzykują zabójczy jad. Hemo- i cytotoksyczny. Zabójcza mieszanka niszczy i krew, i tkankę. W mięso wokół rany wdaje się martwica, pojawia się potworny ból. Jad rozchodzi się we krwi i uszkadza narządy wewnętrzne, wywołując krwotok i wstrząs. Bez pomocy lekarskiej dojdzie do niewydolności serca i nerek. A potem nastąpi zgon. W środkowoamerykańskiej Kostaryce rocznie notuje się średnio 700 ukąszeń ludzi przez węże. Co dziesiąte śmiertelne. Ta żararaka ma na koncie połowę tych przypadków i największą liczbę ofiar śmiertelnych. Jej celem są jednak gryzonie, pleniące się na farmach i w wioskach. Żararaka poluje na nie w całym swoim królestwie. Od południowo-wschodniego Meksyku przez większość Ameryki Środkowej po kraniec Ameryki Południowej. Między nosem a oczyma kryje się kolejny ważny oręż. Jamki termoczułe. Te receptory pozwalają wężowi wykryć ciepło potencjalnego żeru. Lokalizują jego odległość i kierunek, z którego dochodzi. Gad wie, gdzie dokładnie uderzyć. Natychmiast puszcza ofiarę, unikając zranienia. Po paru minutach pożerają w całości. Wykorzystuje przy tym cechę wspólną wszystkim wężom. Umiejętność rozszerzania szczęk i połykania żeru większego od swojej głowy. Umożliwia to kość kwadratowa, funkcjonująca jak podwójny zawias. Obie strony żuchwy są połączone mięśniem, nie kością, więc mogą się rozdzielić. Po posiłku szczęki rozwierają się, odzyskując pierwotny układ kości i mięśni. Wkrótce żararaka znów przemierza teren farmy. Botrox Asper pojawia się jak błyskawica. Inny drapieżca dżungli słynie z legendarnej wprost umiejętności znikania. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Środkowej nazywają go mordercą, który zabija jednym skokiem. Jaguar. Zabójcze połączenie gracji i siły. Trzeci kot świata, ustępujący wielkością jedynie tygrysowi i lwu. Dorosłe osobniki ważą ponad 100 kg.
Jaguar przemierza dżunglę, poszukując grubej zwierzyny. Pomaga mu w tym świetny wzrok. Jego oczy mają owalne źrenice, adaptujące się szybciej do przytłumionego leśnego światła. Błona odblaskowa, przypominająca zwierciadło, odbija promienie do rogówki, niemal zdwajając siłę wzroku. Pekari mógłby stanowić solidny posiłek. Jednak jest zadziwiająco rączy i zwrotny. Jaguar imponuje wielkością, lecz brak mu prędkości i wytrzymałości. Jest natomiast mistrzem kamuflażu. Cętkowane futro doskonale rozmywa się w rozproszonym leśnym świetle. Wielki kot może uderzyć z zaskoczenia. Atakuje potężnym susem. Kiedy brakuje grubej zwierzyny, trwa przy życiu dzięki swojej wszechstronności. Wdrapuje się na drzewa, polując na leniwce i małpy. Lub penetruje rzeki i strumienie w poszukiwaniu ryb i małych płazów. Nawet żółw nie jest bezpieczny. Jaguar ma najpotężniejsze szczęki spośród kotowatych. Z łatwością zgryzie grubą skorupę. Miejscowa legenda głosi, że lubi ludzkie mięso. Wieśniacy z dżungli opowiadają, że bywają całymi godzinami śledzeni przez tajemniczy cień. Bardziej prawdopodobne, że te terytorialne koty strzegą swojego terenu, a nie czyhają na ludzi. Nie zanotowano przypadków, żeby jaguar potraktował człowieka jako żer. Nasze spotkania z tym kotem zagrożonym wyginięciem należą do rzadkości. O wiele częściej spotykamy kolejnego mordercę z lasu deszczowego. Niełatwo wyczuć zagrożenie, kiedy kryje się w tak pięknej szacie. Drze woła skarłowaty. Jaskrawe barwy budzą naszą ciekawość, stanowią jednak ostrzeżenie. Te śliczne płazy noszą w sobie zabójczą dawkę trucizny. Niewielki drapieżca poluje jedynie na owady. Swój zabójczy oręż zachowuje do obrony przed napastnikami. Każdy, kto skusi się na ten smaczny kąsek, prosi się o śmierć. Kiedy zwierzę połknie żabę, toksyny zmuszają jego mózg do wysyłania serii nieskoordynowanych, błyskawicznych bodźców, paraliżujących serce i płuca. Jeśli ofiara ma rankę w jamie gębowej bądź w żołądku, jad przedostaje się do krwi ze skutkiem śmiertelnym. Żaby nie wytwarzają jadu. Podkradają toksyny swojej zdobyczy. Owady i roztocza produkują trucizny jako swoją ochronę. Żaby gromadzą je i wydzielają poprzez gruczoły w skórze. Nie wszystkie drzewołazy są równie niebezpieczne. Występują w lasach Ameryki Środkowej i Południowej. Ich dieta jest uzależniona od obszaru zamieszkiwania. Cechuje je więc zróżnicowany poziom toksyczności. Kostarykański drzewołaz karłowaty doprowadzi drapieżnika do choroby.
Natomiast liściołaz żółty wydziela toksyny zdolne uśmiercić 100 mężczyzn. Drapieżniki i ludzie uczą się unikać barwnych żab. Tylko to daje pewność. Zostań z nami, za chwilę dalszy ciąg programu. Zobacz, co nowego u nas. Nie przegap letniego weekendowego kina. Już dzisiaj zobaczcie. O 11.15 poznaj małą calineczkę. O 12.30 Piotruś Pan powróci z nowymi przygodami. O 14.20 zagraj na Boisku Marzeń. O 16.30 zobacz przezabawną komedię U900. Co tydzień fajne filmy dla każdego w weekendowym kinie. Zawsze o 20.00 włącz telewizję Puls. Tu codziennie czekają na ciebie naprawdę dobre filmy. A dzisiaj zobacz... Atak terrorystyczny na statku. To bomba. Gigant idzie na dno. Pomóż mi, proszę. Rządowe siły ratunkowe mogą nie zdążyć z pomocą. Macie coś? Nie, sir. Jakby Posejdon zniknął. Myślisz, że umrzemy? Nie wiemy, ile wody się dostało i jak szybko tonie. Życie 3700 pasażerów jest zagrożone. To wyścig z czasem. Nie możemy stracić nawet minuty. Adam Baldwin, Rutger Hauer, Steve Guttenberg w filmie Posejdon, część druga. Dzisiaj o 20.00 w telewizji Puls. To wszystko na teraz. Oglądajcie, co nowego w telewizji Puls. Biegunka na wakacjach? Stop! Tracisz urlop? Stop! Szybko i wygodnie. Stop! Stoperan działa bezpośrednio w jelitach. Już jedna dawka szybko zwalcza każdą biegunkę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czy masz lat 6? 66? Stop! Stoperan numer 1 w walce z biegunką. Odkryj piramidki Lipton. Czarną herbatę o niepowtarzalnym, owocowym smaku. Spróbuj nowych smaków. Jabłko z figą oraz wiśnia morello. Pakuj się z nami w promocję i wygraj aparat fotograficzny lub 5000 zł na wakacje. Kup gorący kubek, rozwiąż quiz na Facebooku i wygrywaj gorące nagrody. Wszystko spakowane, a kanapka i kubek na drogę. Dla małych dzieci spinaczka na krzesło to wysiłek godny światowej klasy sportowca. Potrzebują więc pieluszek, które nadążą za każdym ich ruchem. Pampers Active Baby z super elastycznymi elementami rozciągającymi się w każdym kierunku. Są zawsze doskonale dopasowane, tak aby mali mistrzowie mogli poruszać się swobodnie. Pampers. Z dumą wspieramy dziecięce sukcesy. I want to return home. I miss my family. But the flight home is very expensive. Chcesz wrócić do swojego kraju? IOM może ci pomóc. Działanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Kiedy czujesz ból, wiesz dokładnie, w którym miejscu. Nurofen to rozumie. Bezpieczna dawka leku działa dokładnie w miejscu bólu, dając ci ulgę tam, gdzie jej potrzebujesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nurofen. Celnie trafia w ból. A na silny ból weź Nurofen Forte. W dzisiejszym programie niedzielny obiad dla całej rodziny. Będziesz potrzebować dorodnych szuflad w zasięgu ręki, podstawowych składników, czegoś wygodnego do siedzenia i odrobiny przestrzeni dla dzieci. Jak widać, kuchnia IKEA to dobry przepis na niedzielny obiad dla całej rodziny. Voilà. Smacznego. Przy zakupie kuchni, montaż za pół ceny. IKEA. Ty tu urządzisz. Tantum Rosa pomaga nam, kobietom. Intymny świąt, pieczenie, ból? Użyj Tantum Rosa. Stosuj zewnętrznie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
Bakterie mają się świetnie w twojej toalecie. Są w wodzie, w brudzie i mnożą się między jednym czyszczeniem a drugim. Dlatego sięgnij po system Domestos. Płyn Domestos 0 kamienia, płyn Domestos 24 i nową kostkę do spłuczki Domestos Totalna Higiena. System Domestos. Kostka panuje nad brudem, płyny panują nad bakteriami. Nowość. Kostka do spłuczki Domestos Totalna Higiena. Dodatkowo wzmacnia siłę czyszczenia przy każdym spłukaniu. Nowa kostka Domestos Totalna Higiena. Podziel się śmietankową radością. Teraz Algida śmietankowa w nowej odsłonie. Nowa Rexona Linen Dry z technologią Motion Sense, która reaguje na każdy twój ruch. A ponieważ jesteś w ciągłym ruchu, potrzebujesz ciągłej ochrony. Rexona to pierwszy antyperspirant z technologią Motion Sense, który zapewnia ci stały poziom ochrony. Rexona. Niezawodna ochrona. Whether hunting, czy to w ataku, czy w obronie, cechy tych śmiercionośnych istot ułatwiają im przetrwanie w lesie deszczowym. Jednak pewna grupa zwierząt czuje się świetnie we wszystkich siedliskach Ameryki Środkowej. Od gór po ocean. Należą do niej jedne z najgroźniejszych zwierząt w całym regionie. Ameryka Środkowa to wysokie szczyty wulkaniczne, parna dżungla i ciepłe morza tropikalne. Każde z tych środowisk stanowi habitat któregoś z jadowitych węży. Niekiedy najgroźniejsze bywają te małe. Botanik amator przygląda się lokalnej florze, nie zauważając brązowej wstążki oplatającej korzenie figowca. Ta uderza jak błyskawica, przyprawiając intruza o potworny ból. Atropoides picadoi, zwana skaczącą żmiją. Ma zaledwie pół metra, lecz jest doskonale umięśniona i zwinna. Zawsze gotowa do uderzenia, w którym sięga na ponad połowę długości ciała. Jej akrobatyczne zdolności kompensują niewielki rozmiar, zarówno w obronie, jak i na polowaniu. Ten gatunek żmi zamieszkuje lasy deszczowe od południa Meksyku po Panamę. Atropoides picadoi czyha wśród liści i w spróchniałych pniach, uważnie obserwując otoczenie. Żerująca mysz ma całą gamę taktyk defensywnych. Słyszy ultradźwięki, co pozwala jej wykryć napastnika, zanim ten zbytnio się zbliży. Jednak żmija leży w zupełnym bezruchu do chwili zadania błyskawicznego ciosu. To dopiero początek niespodzianek, kiedy ten wąż ukąsi, rzadko wypuszcza zdobycz. W porównaniu z innymi żmijowatymi ma stosunkowo krótkie zęby jadowe i słaby jad. Pochwyciwszy ofiarę, wbija w nią kilkakrotnie zęby, zadając jej wiele ran i pompując hemotoksynę w każdą z nich. Niszczy ona natychmiast naczynia krwionośne. Następuje rozległy krwotok wewnętrzny i wkrótce przestają działać najważniejsze narządy. Żmija cierpliwie czeka na śmierć ofiary. Atropoides picadoi broni się i atakuje nagłym ciosem. Inny wąż woli ostrzec potencjalną ofiarę. Wąż znajomy z wyglądu.
W Nikaragui nazywają go Cheese Chill z powodu charakterystycznego odgłosu. W Kostaryce nosi nazwę cascabel, jak suszona, niezwykle ostra papryczka, szeleszcząca nasionami. Grzechotnik straszliwy, należący do nielicznych grzechotnikowatych strefy międzyzwrotnikowej, występuje na niewielkim obszarze w południowym Meksyku i w Kostaryce. Jak inne grzechotniki, ma ostre zęby jadowe i bardzo silny jad. Wytworzenie go to znaczny wydatek energetyczny. Charakterystyczna grzechotka ostrzega potencjalnych napastników, umożliwiając uniknięcie zwarcia i zaoszczędzenie cennego jadu. Jednak czasem bywa zbyt późno na ostrzeżenie. Wtedy grzechotnik straszliwy zaatakuje. Jednak różni się od innych grzechotnikowatych. Jego ukąszenie przypomina rosyjską ruletkę. Może być nieprzyjemne lub mordercze. Zależy to od wieku węża. Pierwszym objawem jest przeszywający ból. Hemotoksyczny jad zaczyna niszczyć krew i skórę ofiary. W przypadku ukąszenia dorosłego węża na tym się kończy. Jednak ten jest młody. Jego jad zawiera dodatkowe zabójcze składniki. Miotoksyny wywołują paraliżujące skurcze mięśni, a neurotoksyny, podobne do tych z jadu kobr, zaburzenia prowadzące do śmierci z powodu niewydolności układu oddechowego. To, dlaczego jad młodego osobnika jest tak śmiercionośny, pozostaje tajemnicą. Niezależnie od wieku, grzechotnik poluje tak samo. Układa ciało w S i uderza z boku. Zęby jadowe wyskakują jak ostrze sprężynowca, przebijają skórę i wstrzykują jad. Celne uderzenie zawsze niesie śmierć. Być może silniejszy jad kompensuje mniejszą celność młodego węża lub stanowi dodatkowy oręż, dopóki jego grzechotka jest zbyt cicha, by odstraszać. Z wiekiem staje się coraz dłuższa. Im skuteczniejszy system ostrzegania, tym mniej potrzeba cennego jadu. Nie wiadomo jednak, dlaczego ta zależność toksyczności jadu od wieku nie występuje u innych grzechotnikowatych. Ta cecha czyni młodego grzechotnika straszliwego jednym z najgroźniejszych węży Ameryki Środkowej. Węże potrafią być śmiertelnie niebezpieczne również poza lasem deszczowym. Także w środowisku, w którym ich obecność zaskakuje bodaj najbardziej. Pęs dwubarwny. Ten pływający wąż czatuje, uderza i połyka zdobycz tak samo jak jego lądowa krewna, kobra indyjska. Jest zbrojny w równie morderczy jad. Jego przodkowie porzucili ląd 4 miliony lat temu i przenieśli się do morza, rozprzestrzeniając się na wschód przez Pacyfik ku Ameryce Środkowej. Pęzy przystosowały się doskonale do życia w wodzie słonej. Choć muszą oddychać jak węże lądowe, potrzebują o wiele mniej powietrza. Ich skóra jest bogata w naczynia krwionośne, czerpiące tlen wprost z wody, jak skrzela. Węże te w spoczynku mogą pozostawać pod wodą przez 1,5 godziny. Pęs dwubarwny poluje na powierzchni, kryje się w skupiskach glonów i nieczystości u zbiegu prądów morskich. Zapewniają one schronienie i obfitość ryb. Ten wąż jest stworzony do zasadzek.
Spłaszczony ogon przypominający wiosło popycha go błyskawicznie do przodu. Jedno uderzenie wystarczy, żeby wąż znalazł się obok ryby, która podpłynęła zbyt blisko. Podobnie jak kobry, ma silny neurotoksyczny jad. Jednak w odróżnieniu od lądowych kuzynek brak mu zębów jadowych i możliwości wstrzykiwania dużych ilości toksyn. Chwyta więc ofiarę i trzyma, dopóki ta się rusza. Potem połyka ją od łba, żeby nie poraniły go ostre płetwy. Jad to skuteczna metoda obrony, lecz dla większości drapieżników wystarczająco odstraszające jest jego żółto-czarne ubarwienie. Pęs rzadko reaguje defensywnie, nawet jeśli w jego królestwie pojawi się człowiek. Na lądzie natomiast jest zupełnie nieporadny i bezbronny, niemal niezdolny powrócić do morza. Schwytany w sieć, wpada w panikę i kąsa. Dorównuje jadowitością kobrze, jednak wstrzykuje 6 razy mniej jadu niż lądowa kuzynka. To jednak wystarczy, by wywołać silny ból i paraliż. Mimo wszystkich ograniczeń, pęs dwubarwny ma się dobrze. Jest skutecznym myśliwym i należy do najbardziej rozpowszechnionego gatunku węży na świecie. Jadowite węże spotkamy wszędzie, nawet w oceanie. Jednak wody wybrzeży Ameryki Środkowej stanowią siedlisko stworzeń jeszcze groźniejszych dla człowieka. Poznamy wędkarza nurkującego w mętnej wodzie wprost w paszczę jednego z najgroźniejszych zwierząt Ameryki Środkowej.